puk, puk, puk. Jak się dzisiaj czujesz? Jadłeś dziś coś? Dobra, ale przejdźmy może do rzeczy. Dlaczego nie lubię Terrarii? I dlaczego pod ostatnim filmem powiedziałem, że Terraria to gówno? W sensie, kiedy powiedziałem gówno, to pokazałem logo Terrarii. Jeśli nie wiecie, o którym filmie mowa, to tutaj pojawia się miniaturka i macie też odnośnik do tego filmu. I o co mi kurwa może chodzić? Po pierwsze, zanim dacie mi suba, musicie zrozumieć, że kontent humorystyczny rządzi się własnymi prawami. A po drugie, wspomnę o tym, że do Terrarii mam naprawdę bardzo ogromny szacunek. Dlaczego? Dlaczego mam szacunek do tej gry? Otóż miała ona oczywiście crossa z moją ulubioną grą i naszą też prawdopodobnie Don't Starve Together. I cross ten dodał naprawdę bardzo dużo fajnego kontentu. Takich bossów jak Eye of Terror, Twins of Terror oraz kilka naprawdę bardzo fajnych przedmiotów z właśnie tych bossów. Ja wiem, że w Terrarii ci bossowie nazywają się Eye of Cthulhu, Twins of Cthulhu, no ale w Don't Starve nazywają się właśnie w taki sposób. I jest taka pewna mała rzecz, o której zawsze chciałem się wam kurwa wygadać. W momencie, kiedy były shorty o Terrarii, były shorty właśnie z crossa Terraria Don't Starve, to robiłem sobie shorty właśnie z kontentu z Eye of Terror, Twins of Terror i mówiłem, że to jest Eye of Terror i Twins of Terror i tak dalej, i tak dalej. I była pewna grupa ziutków, pewna grupa wybitnych jednostek, która postanowiła, że kurwa napisze komentarz: ej, ale to przecież nie jest Eye of Terror, tylko Eye of Cthulhu. Twoja gra zajebała kontent z Terrarii. No, 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 no. Powinniście się kurwa wstydzić. No i ja miałem takie, co? Wiesz, może jak piszesz komentarz, to może się, nie wiem, zapoznaj z tematem. I wy sobie myślicie, że takich ludzi było pewnie z kilka. Nie, było ich kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt osób, która jarała się tym, że to może, że to jest Terrarii. Kilkadziesiąt osób, które nie ogarniały, o co chodziło z crossem. Po prostu. I nadal mi się wydaje, że jest pewna grupa osób, która grając w Terrarię i widząc Dirklopsa, Chestera, czy tam Batbata, bo takie właśnie itemki zostały z Don't Starve'a wzięte do Terrarii, pewnie nadal sobie myśli, że to jest po prostu content, który jest po prostu naturalnie w Terrarii i on nie wynika z żadnego crossa. Jestem pewny, że na pewno istnieje taka grupa ludzi i proszę nie wmawiajcie mi, że nie ma ich. Ale subiektywnie, mimo to, że obiektywnie, muszę przyznać, że uważam Terrarię za naprawdę grę wybitną, ponieważ wiele osób, z którymi miałem kontakt, też uważały tą grę za grę fajną i spędzili w niej naprawdę ogromne ilości godzin. Więc obiektywnie, no to jest dobra gra, bo dużo osób sądzi, że to też jest dobra gra i dużo osób w nią gra. Wow. Dlaczego ja subiektywnie uważam, że ta gra nie za bardzo mi siada? I oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach na ten temat. Każdemu przypnę serduszko i postaram się jako tako odpowiedzieć. Również możecie napisać, co nie podoba wam się w tej grze, mimo to, że może być to wasza ulubiona gra i może vice versa. Tak więc no, zacznijmy od oprawy audiowizualnej i graficznej. Nie za bardzo lubię pikselowe gry, oczywiście są wyjątki, bo Minecrafta w miarę lubię i za dzieciaka go lubiłem, ale większość pikselowych gier nie za bardzo mi siadały. I nie siadają mi do teraz, ponieważ te piksele za bardzo mi się zlewają. W sensie, tak, jak Minecraft był grą pikselową 3D, to było w miarę okej, ale w momencie, kiedy gra jest 2D, taka czysto 2D, gdzie możesz się ruszać tylko góra, dół, lewo, prawo, nie możesz jeszcze, wiesz, na boki i tak dalej, te się na boki, no, no wiecie, o co mi chodzi, gra jest 2D, za bardzo mi się to zlewało i za bardzo to było dla mnie takie kurwa płaskie. I o co mi też chodzi z oprawą audiowizualną? Miałem gdzieś takie etapy, w których grałem właśnie w Terrarię ze znajomymi i potrafiliśmy grać naprawdę z rzędu parę, kilka godzin i naprawdę w żadnym z tych momentów nie miałem w ogóle żadnego podrygu, żeby w ogóle się wciągnąć w tą grę, w sensie było mi naprawdę ciężko. Wszystko w tej grze po prostu mi się nie zazębiało. Po prostu muzyka, efekty dźwiękowe, piksele, w sensie ta grafika. Miałem problem, żeby wciągnąć się w tą grę, okej? I ostatnią subiektywną rzeczą, do której mam właśnie problem, jeśli chodzi o Terrarię, to jest właśnie liczba kontentu. Ta gra jest naprawdę bardzo duża i moim zdaniem jest za duża. Bo kiedy gram w taką grę jak na przykład Don't Starve, który owszem, żeby czerpać z niego radość, musicie naprawdę wejść w jakiś tam stopień zaawansowaności, zaawansowania. Żeby właśnie można było klepać tych bossów, żeby robić więcej kontentu z gry, żeby po prostu więcej właśnie eksploatować tej gry. Ale mam wrażenie, że w Terrarii próg wejścia jest o wiele, wiele większy. Kontentu jest o wiele, wiele więcej i gra też działa na systemach bardziej RNG. W sensie jak zabijesz jakiegoś bossa, to większość jego lootu, z tego co słyszałem, jest po prostu kurwa randomowa. I możesz naprawdę farmić jakiś item albo jakieś itemki naprawdę godzinami, dlatego że nic kurwa nie leci. I owszem, ja osobiście nie dotarłem do żadnego zaawansowanego poziomu, jeśli chodzi o Terrarię, więc pewnie nie mogę się wypowiadać na ten temat, ale no umówmy się. To co powiedziałem na początku, próg wejścia po prostu dla mnie jest zbyt wysoki i uważam, że nigdy nie wciągnę się w tą grę i nigdy się nie wciągnąłem. Więc taka jest moja opinia. Zapraszam do dyskusji na ten temat. Możecie naprawdę napisać wszystko, co sądzicie o Terrarii. Możecie rozprawkę, ja postaram się to przeczytać oraz przypnę wam serduszko. Tutaj jest poprzedni film, o którym mowa na początku filmu, a tutaj jest moja ikoniczna i flagowa seria Veslore.